Maryja, córka świętej Anny i świętego Joachima, do Walerii Copponi 26 lipca 2023 roku. Moje drogie, umiłowane dzieci, dzisiaj w dniu moich rodziców błogosławię Was i pragnę złożyć w ich ramionach. Bardzo ich umiłowałam, a oni w swojej dobroci wylewają na Was wszystkie dobra, którymi obdarzył ich Ojciec. Módlcie się, aby te trudne czasy szybko minęły i abyście mogli cieszyć się wszystkimi dniami, które pozostały Wam do życia na Waszej ziemi. Dziadki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszyscy ludzie, którzy pozwalają na tak wiele zła na Waszej ziemi, nawrócili się i w miejsce ich niegodziwości postawili dobroć i miłosierdzie wobec wszystkich swoich braci. Niech te ostatnie czasy będą dla nich nawróceniem, a ich serca biją jednomyślnie ze wszystkimi braćmi. Na Waszej ziemi nie rozróżnia się już dobra od zła, a to przyniesie tylko cierpienie. Moje najdroższe dzieci, nigdy nie zapomnę, że jestem Waszą matką. Powierzcie mi wszystkie Wasze problemy, a ja postaram się je przemienić w dobre i właściwe rzeczy. Módlcie się więcej. Mój Syn Jezus przyniesie swemu Ojcu i Waszemu Ojcu wszystkie Wasze zmartwienia, które z pewnością zmienią się w radości. Jestem z Wami. Obiecuję Wam, że o cokolwiek poprosicie mnie dla Waszego dobra, zaniosę to Jezusowi, który własnymi rękami złoży w ręce swego Ojca. Proście, a będzie Wam dane, nawracając Wasze serca. Maryja, córka świętej Anny i świętego Joachima. Maryja, matka i nauczycielka do Walerii Copponi, 2 sierpnia 2023 roku. Oto znowu jestem wśród Was, aby zachęcić Was do kroczenia drogą życia. Moje bardzo umiłowane dzieci, to są dni, które przyprowadzą wiele dusz do Boga, który pomoże przekonać wielu mężczyzn i kobiety na ziemi, zmienić ich serca z zimnych i nieufnych na ciepłe i wierzące. Jeśli nie zaczniesz walczyć na ziemi o prawdziwe nawrócenie, to może być za późno. Jezus Cię kocha i chce zobaczyć, jak wszystkie Jego dzieci oczyszczają swoje dusze. Moje dzieci, ponownie przyjdę do Was, abyście zrozumieli, jak ważna jest czystość Waszych dusz. Kto nie przestrzega Słowa Bożego, utraci życie wieczne. Nadal będę przychodzić między Was, aby przynosić Wam Jego Słowo, ale niestety wielu z Was wciąż jest głuchych. Bardzo na Ciebie liczę. Pomóż mi naprowadzić Twoich niewierzących braci na właściwe tory, inaczej może być za późno. Niech msza święta stanie się Waszym chlebem powszednim, a komunia święta mocą. Słuchajcie tego, co Wam mówię i wprowadzajcie w życie moje rady, których Wam udzielam z tak wielką miłością macierzyńską. Błogosławię Was i chcę Was przyprowadzić do Jezusa, abyście cieszyli się Jego niebiańskim rajem. Maryja, matka i nauczycielka.